Witam serdecznie. Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Kaszuby. Przede mną Marek Gadziński, zwycięzca lotu finałowego tegorocznej edycji. Marek tutaj jest dzisiaj moim gościem. W ręku trzyma gołębia, który z lotu finałowego zajął właśnie pierwszą pozycję. Może Marek pokaż obrączkę tego gołębia. Przeczytaj. Gołąbek, witam wszystkich. Gołąbek PL057, 2000 rok. 14:46. I tutaj powiedz coś o tym gołębiu. To jest prawdopodobnie samiczka. Gołąbek wywodzi się z samczyka od kolegi Mariusza Rozpłocha, który w zeszłym roku tutaj dosyć ładnie poleciał. Z gołębi Arno Schilling, Eierkamp Hermann Kusters, Marika Wink. I to jest ze strony ojca, tak? Ze strony ojca. I Van de Merwe tam jest jeszcze gołąb mieszany. A ze strony matki to jest czysty Gerings od Roberta Massa. Może pokażesz ten... Po oryginałach. Ty jesteś właścicielem tej matki, tak? Jestem tego właścicielem. Od Roberta Massa, tutaj ten rodowód jest. Tu jest rodowód. I to są, widzimy, oryginalne gołębie od Geringsa. Z tyłu można zobaczyć, są i zdjęcia. I ten gołąb ma... Matka jest koloru białego, tak? Matka jest koloru białego z grochowym, z jednym skrzydłem do półgrochowym. O. Czyli tutaj to jest matka tego gołębia od Roberta Massa z Niemiec. A ojciec jest oryginalny gołąb od Arno Schilling od Schodowli Mariusz Rozpłoch. Od Mariusza Rozpłocha, który również w tegorocznej edycji uczestniczył. W zeszłym roku jego gołębie miały właśnie, zdobyły pierwszą serię z lotu pucharowego. No, także ten gołąb wygrał tegoroczną edycję. Bardzo ładna samiczka, tak jak mówisz, tutaj umięśniona, tak? Bardzo, bardzo, bardzo ładnie mięśnie. Ona mogłaby jeszcze iść normalnie na loty. Napompowana. Także tutaj śliczna. Markowi gratulujemy. Bardzo dziękuję. Marek, czy tutaj nagroda przyszła na konto? Bardzo, czy nie? Przyszła, wszystko. Wszystko jest uregulowane, wszystko tak? Jest ok, uregulowane. Dobrze. Jeszcze wyjmę jeden. Teraz drugi gołąb, który wrócił, co ciekawe, to jest od kolegi. Ja jeszcze powiem, że tamten gołąb, bo teraz robiłem tutaj już dyplom, że tamten gołąb też z tego lotu wcześniejszego był chyba siódmy, tak? No, właśnie zauważyłem, bo jak dyplom teraz robiłem, także trzy konkursy bodajże na cztery wkładania. Jeszcze 38 miejsce zajęła też samiczka tutaj od kolegi, z którym tutaj współpracuje się przyjaźnie, Andrzejem Marko, Marko który... z gołębi dalekodystansowych, Jele Jelema, Kowan Domelen. Jele Jelema w tym roku wygrał znowu Barcelonę, chyba już po raz trzeci. Także bardzo dobre gołąbki długodystansowe. To jest dowód na ten na tego gołębia. Też gołąb z super pochodzeniem. Dłuższa sylwetka, tak. To są te długodystansowe. No są, można powiedzieć, płytsze. Że tamten gołąb, jak i ten, praktycznie nie ma żadnych wad, nie? Umięśnienie, lotki, no, przedramię, ten praktycznie. Ten ciężki finał, co był, i ten pierwszy lot ciężki, co był, to musiały się gołąbki wyselekcjonować dobrze. Tak jest z wadami, to po prostu, czy coś dolegało, to nie dały rady. No, ja powiem jeszcze taką ciekawostkę, bo w zeszłym roku 70% samców ukończyło sezon, a w tym roku na odwrót. 70% co najmniej jest samic, co ciekawe. Antyrama. No tutaj jest ten gołąb, tutaj jeszcze takie dyplomy uczestnicy otrzymają tegorocznej edycji. Oczywiście tu jeszcze w ramkę będzie oprawione i wręczone to będzie na zebraniu podsumowującym sezon, które prawdopodobnie odbędzie się w drugim tygodniu listopada, na które już teraz wszystkich zapraszam. W honorowym miejscu u mnie w Gołębniku. No, jeden z twoich chyba większych sukcesów do tej pory, nie? No taki, powiem szczerze, chyba największy sukces. Drugi rok zawsze cieszy, no. Wspólne gołębniki i sukces jest. No też miałeś w tym roku też gdzieś pierwszego gołębia, nie? Na Bugie Warmia z pierwszego lotu konkursowego pierwszego gołębia. No to zawsze cieszy, zawsze taka półka jakby z takimi trofeami ze wspólnych gołębników. No niestety w zeszłym roku mi się nie udało. A i chciałem jeszcze tutaj koledze Sebastianowi pogratulować bardzo dobrego wyniku na WG Brasov na Rumunii. Też dawałem, niestety moje nie wytrzymały do finału. Tutaj Sebastian miał drugiego asa. Pięknie gołąbki też szły. Także gratuluję. No, dziękuję.
Także zapraszamy na kolejną edycję. Marek też mówił, zapraszamy, że tu w przyszłym roku na będzie brał drużynę, udział. Drużynę dam. Jestem bardzo zadowolony. Z opieki gołąbki są w dobrej formie. No tutaj widział po piórach nawet jak gołębie się prezentują. Mhm. Tak mówi, że pomimo, że już no, miesiąc chyba nie są wypuszczane, dalej bardzo prezentują się bardzo dobrze. Już są z zewnątrz, można powiedzieć, że spierzałe, bo tutaj wybieram te gołębie. Między innymi tutaj trafiły te gołębie Marka, bo z zewnątrz praktycznie są spierzone już, nie? Tak, jak widzieliśmy na zdjęciu wcześniej, to jeszcze miały okrywówki dużo zrzucone i teraz bardzo ładnie się spierzyły. No zadbane gołąbki. Także to dziękuję tutaj za opinię i zapraszamy do, na przyszłoroczną edycję. Ja też pozdrawiam wszystkich hodowców w Hodowczynie i życzę sukcesów.